Cześć, jak się masz, ludziska? Nazywam się Łeza i dzisiaj jestem z moją ukochaną drugą połówką, czyli Juliet. Cześć. Jestem dzisiaj z Julką i będziemy dzisiaj robić takie bardzo vlogowe rzeczy, typu boyfriend, girlfriend, tag. Każda osoba, każdy z nas przygotowała po 7 pytań, które będzie zadawać drugiej połówce i jeżeli trafię, to dostaje punkt. Lecz jeżeli nie trafię, to dostanie bitą śmietaną w twarz. Właśnie to się stanie. Ona będzie agresywna. Tak właśnie to będzie wyglądało. Jezu, jak ja wyglądam, ty mnie wciąż kochasz z takimi włosami. To mam wyjście. Dobra. Zaczynamy. Dawaj, kamień papier nożyce, na kto pierwszy zaczyna. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Pytanie numer jeden. Który obojczyk miałem złamany podczas tego czasu, gdy mnie spotkałaś? Gdy się spotkaliśmy, poznaliśmy. Lewy. Czy to twoja ostatnia odpowiedź? Tak, lewy. Nie! Prawy? Prawy! Żartujesz. No jak to żartujesz? Padłem i pamiętasz, jak na filmiku się trzymałem za ten obojczyk i jadłem z prawej strony, wyciągam mi czapkę? No. Zawiodłem się! Ja cię z miłością, nie za mocno, obdaruję miłością. Tyle? Mhm. Przepraszam! Dobra, zadawaj pytanie. Zadawaj pytanie! Jakie są trzy miejsca, które zawsze chciałam zobaczyć? Kochanie, ty już takimi amatorskimi pytaniami nie wyskakuj, bo ja wiem. No. Jest to Paryż? Tak. Jest to Nowy Jork? Tak. Nie miałaś trzeciego! Jest to... Poczekaj! Daj mi szansę. Jest to Paryż, jest to Nowy Jork i jest to... Londyn! Cholera. BUM! Moja ulubiona pora w dobie to... No. No. To było za łatwe. To było zdecydowanie za łatwe. Jaki był pierwszy film, na którym byłam w kinie? Mówiłaś, było to w Kościanie. Film, nie bajka. Harry Potter i kamień filozoficzny. No. No halo! Te pytania są za łatwe! Mój ulubiony zespół to... The Vaccines. Dalej. Jaki jest mój ulubiony kolor? Duszowy. Kochanie, to są pytania dla przedszkolaków związkowych. Chcesz głębokie pytanie? Gdybym miał siebie opisać jednym słowem, jakie słowo by to było? Wariat. Mały, ale wariat. Boję się! W sumie tak. W sumie masz rację. Jaki jest najlepszy serial na całym świecie? Według ciebie czy ogólnie? Według mnie. How I Met Your Mother. Ej, no bo miałeś dwa! To się nie liczy! Nie. Ostrożnie, jak psiukasz tym! Tak, więcej tego, więcej! Dobra. Nie żartuję! W ogóle co... Jakieś mazie tutaj z tego kremu wyskakują. Przygotuję się dla najgorsza. Ona mi się wydaje, że przeterminowana. Też mi jednak wydaje. Jakiego smaku soku nienawidzę najbardziej? Jakiego smaku soku? O, to śmierdzi. Mówiłem śmietanie. No. Jakie przemyślenia super ciężkie. Czego nienawidzę najbardziej? Jakiego smaku? Migdalowego? Też, ale dam ci jeszcze jedną szansę. Jaki sok kupiłem ostatnio i go nie wypiłem? I siedzi cały czas w tym. No. Nie wiem. No, nie wiesz? O tym pomidorowym mówiłeś, a... Sok na herkowe... Kochanie! Jak ja się... Koch! Przepraszam, wiem, że miało nie być obrzydliwie i klejąco. Mój ulubiony przedmiot, nauczyciel i trzy ulubione postacie z Harry'ego Pottera. Mam ci to wszystko naraz wymienić? Tak. Mój ulubiony przedmiot to... Zaklęcia. Twój ulubiony nauczyciel to McGonagall? I co było jeszcze, mowa? Harry, Hermiona i Ron. Dobrze, Sirius... Mój ulubiony nauczyciel to jest Lupin, a z trzech ulubionych bohaterów to jest Lupin, Sirius i Luna. Luna! O, ja myślę, że ta śmietana jest zepsuta. Bez przodu coś wszędzie! Mam to w nosie! Mam to w nosie! Pytanie kolejne! Oprócz ciebie, tak. Do kogo jeszcze mam bezgraniczne zaufanie? Do Sandry.
Dobrze, brawo. Sandra, damy dalej. Cieknie ze mnie jak kurde z francuskiej prostytutki. Jaka jest jedna rzecz, którą chciałabym zrobić w swoim życiu? Nie mówiłaś mi o tym nigdy. Mówiłam ci. Było to gdzieś pojechać. Tu chodzi z wyjazdem coś? To jest konieczne. Chciałaś uratować kozy w Montreal. Tak ci mówiłam kiedyś. Górskie kozy chciałaś uratować kiedyś. Ja ci tak kiedyś powiedziałam. No tak, musiałaś jechać do Alp, to nie jest Montreal, ale chciałaś jechać do Alp i uratować kozy śnieżne. No nie wiem, no skąd mam wiedzieć, co się dzieje tam w Alpach. Ja ci coś takiego mówiłam. No. Chyba byłam pijana. Nie wiem, co to było? Popływać z delfinami. Pływać z delfinami! Dobra. Kochanie, ostatnie pytanie. Czego nie umiem robić? Nie umiesz pływać. No tak, tego wiem, że nie umiem, ale chodzi o takich czynności dziennych. Nie umiesz gotować. Nie no. Umiem! Cholera jasna! No, z czego zawsze się ze mnie śmiejesz? Jak pójdę i to robię, to zawsze to robię źle. Nie mam pojęcia. Pranie potrafisz zrobić. No ja wiem, jestem idealny, chłopakiem, ja wiem, jestem idealny. Chodzi o zakupy ciuchowe. Nie umiesz kupować dobrych rozmiarów. No, no. Nie. To było ode mnie ostatnie pytanie? Poległaś? Kocham cię? Zamazałeś mi wszystkie pytania. Z pamięci dawaj. Może być takie związkowe? No tak. Gdzie się pierwszy raz widzieliśmy? Dokładnie. Było to na PGA w 2014 i było to przy schodach, przy stanowisku kapsela. Pawilon? Czwarty. Siódmy A. Siedem A. Nie muszę, musisz mi za to strzelać. No weź! Będę rzygał. No, Boże! Boże! Darcie tego wszystkiego! Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Juleczką, moją kochaną dziewczyną, która teraz wygląda jak mim, zostawcie łapkę w górę. 5000 łapek i kolejny odcinek z Julką. Powiedzcie mi w komentarzach, jak znosicie swoją dziewczynę, swojego chłopaka. Powiedzcie nam, jaki challenge mam z Julką zrobić w przyszłości. Od nas to tyle. Trzymajcie się, Misiole. Do następnego razu. Pa, pa!